Tutaj zobaczyć. Leon też jest obecny, tak jak chciałeś. Jesteś też tutaj w kadrze. Odkurzacz. Ja już o nim kiedyś tutaj Wam mówiłam, natomiast... Ups! Co tu się wydarzyło? Co się tutaj rozwaliło? Natomiast powiem jeszcze raz. Ja mam odkurzacz z firmy Dyson. To jest model V15. Taka wersja, która miała chyba największą ilość szczotek i mi, czy tych końcówek. I o ile nie chodziło mi, czy nie zależało mi na tym, żeby miała jak najwięcej tych końcówek, zależało mi na tym, żeby w tym zestawie był wymienny akumulator. Więc jeśli tamten, zresztą wymienię je za chwilę po tym odkurzaniu, ten dam, żeby się ładował, a ten drugi, jakiś pan mi powiedział, żeby je wymieniać. Jest cała masa szczotek. Świetną szczotką jest ta. Ona rewelacyjnie zbiera całą jakby sierść. Na przykład jeśli macie jakieś welurowe, takie tapicerowane rzeczy, to ta rewelacyjnie sobie z sierścią lub włosami, paproszkami radzi, kurzem. Naprawdę ona jest rewelacyjna. I to, co jest fajne, to to, że po prostu wiecie, możemy albo sobie tutaj ściągnąć tą długą rurę. Tu wersja kolorystyczna, czy ona mi się tak strasznie podoba? Ta złota taka rura? Pewnie nie, wolałabym inną, ale nie było wyboru, a zależało mi na innych rzeczach, o których Wam zaraz dalej opowiem. No i wtedy takim maleństwem, no nie maleństwem, ale jednak wiecie, można łatwo sobie tutaj coś wyczyścić. Jeśli macie wyżej, no to też ta końcówka wejdzie nam na koniec tej rury. Jeśli chcecie, nie wiem, gdzieś wysoko coś zrobić, no to też jest taka opcja. Ja w tym zestawie miałam też dosyć dużo takich różnych szczotek. Je też można kupić później pojedynczo. Nie musicie ich kupować, w sensie no, jest jeszcze później opcja do kupienia ich. Tej chyba jeszcze w ogóle nigdy nie używałam, szczerze powiedziawszy. Z tej widzę, że korzystałam, ale nie pamiętam, jakieś szuflady chyba nią odkurzałam. Bardzo fajna jest ta i tej sobie dzisiaj też użyję do odkurzania listw przypodłogowych, bo ona jest na tyle tutaj wąska i ja też po prostu zrobię albo tak, albo nawet do tej rury ją doczepię, żeby nie musieć się tak schylać. No i Leon się aż obudził. Przytrzymujemy. Ja mam tutaj ustawiony teraz, nie wiem, coś się dziwnego pokazało. Mamy tryb eco, mamy tryb medium i taki najmocniejszy. Oczywiście, że jak wybierzemy tego maksa, no to wtedy ta bateria nam na krócej starcza, natomiast ja najzazwyczaj odkurzam na tym medium i on wtedy dostosowuje do potrzeb sam. Jak jest więcej okruchów czy paprochów, to on po prostu wtedy mocniej zaczyna ciągnąć. Tutaj ta część też jak sobie przesuniemy, jeśli chcemy mieć z taką końcówką, z włosiem, to też możemy ją albo mieć tutaj nasuniętą, ale ja będę na pewno odkurzała listwę dzisiaj bez tego. Z tego odkurzacza były też najróżniejsze takie jakieś przejściówki. Ja tego jeszcze nie używałam, jeśli mam być szczera, ale jak chcecie, nie wiem, odkurzyć gdzieś pod jakimś meblem, gdzie ciężko jest Wam się, wiecie, nie wiem, czy schylić, czy tam dosięgnąć, no to tu jest taka tylko jak kolanko trochę. Również taką część z rurą, jak od normalnego odkurzacza, której też jeszcze nie używałam, ale wiecie, no to się może kiedyś do czegoś przydać. No i tutaj podobnie. To wszystko ładnie wchodzi, tu akurat nie, tu. Jak puzzle, no i to do końcówki, więc to też jest, myślę, że może być do czegoś na pewno przydatne. Warka druga, nawet nie wiedziałam, że jest drugi kabel do ładowania, dlatego że to, co, na czym mi też zależało, co mi się podobało w tym odkurzaczu, to zaraz Wam pokażę, że coś nie chaotycznie coś tu opowiadam.
jeszcze przejdziemy przez te końcówki. Tutaj ta jest najbardziej, widzę teraz, ubrudzona. Jej używam najczęściej. To jest taka mega rura. Ona bardzo mocno też nam wszystkie paprochy wciąga i daje sobie radę praktycznie z każdym zabrudzeniem. Mam wrażenie, że nią jestem w stanie naprawdę odkurzyć wszystko. Ja ją sobie zaraz zresztą tutaj wymienię. Dlatego, że aktualnie mam ubraną, czy tutaj założoną taką końcówkę, która ma światełko. Ona pewnie jest cała w kurzu, bo stała chwilę, wiecie co? Też to jest pełno. Nie wiem, w tym mieszkaniu się po prostu kurzy jak, nie wiem. Natomiast tak, jak odkurzamy, to tutaj nam się takie zielone światełko świeci i to jest rewelacyjny gadżet. Teraz jest za jasno, więc nie będzie tego efektu, ale jak na przykład wiecie, że nie wiem, szkło się wam gdzieś rozsypało, szklanka się, wiecie, pękła i odkurzacie, to po prostu wszystko widać jak na dłoni dzięki temu, że to jest podświetlane. Dla mnie bardzo dużym plusem jest to, że mamy ten drugi akumulator, więc jeśli macie, nie wiem, bardzo duży dom, albo po prostu macie dużo rzeczy do odkurzenia i to 40 minut by wam nie starczyło, to po prostu w trakcie pracy robicie podmiankę i no i dalej możecie działać. Tutaj mamy też filtr, który się czyści. Ja go co jakiś czas tutaj to niebieskie coś ściągam i myję filtr. Ten pojemnik jest dosyć duży. Jest chyba największy z tych... Może nie wiem, czy ze wszystkich, ale z jednym z większych, na czym też mi zależało, żeby tutaj, bo były też takie malutkie, które się bardzo szybko po prostu zapełniają. I to, co też w tym odkurzaczu jest super, że ja tutaj za tą zasłoną mam taką stację wolnostojącą, która służy do jego ładowania. Tutaj też jest, widzę, kurz, zaraz się tego pozbędziemy, ale dzięki temu, wiecie, ten odkurzacz nie leży gdzieś tutaj w rogu albo na środku, nie wiem, gdzieś tutaj przy ścianie, tylko... Gdzie on jest? To ja to jestem w stanie zrobić wszystko jedną ręką. Będzie próba. Jak mi to wszystko teraz spadnie, to będzie jeden wielki fail. Dobra. No i tutaj go wkładamy i on się ładuje i dzięki temu, wiecie, jest tutaj schowany. Jak nagrywam tutaj jakieś, to jest ten kąt, w którym ja tutaj nagrywam, zabieram to, nagrywam jakieś mierzymy czy takie ciuchowe rzeczy, to on tam zawsze za tą zasłoną sobie stoi i się ładuje, dzięki czemu jest zawsze gotowy do pracy i to jest mega wygodne. W moim domu rodzinnym też mamy Dysona, czy moja mama ma, ale starszy, dużo model. Tam nie było takiej stacji. Zresztą ją też można dokupić osobno. Kupując wtedy ten zestaw cały, oczywiście te rzeczy były trochę tańsze niż jakby osobno kupić odkurzacz, osobno szczotki i osobno dokupić tą stację i jeszcze akumulator dodatkowy. Ale u mojej mamy, wiecie, można było spokojnie zrobić, po prostu przywiercić taki element do trzymania, przechowywania, nie wiem, taki element mocujący do ściany, dzięki czemu tam później też tak wsuwamy ten odkurzacz. Ja mam mieszkanie wynajęte, byłoby mi szkoda później tutaj, musiałabym te dziury jakoś, wiecie, gipsować i tutaj robić akcję, a to jest wolno stojące. Bardzo jestem z tej rzeczy zadowolona, w ogóle z tego odkurzacza i cieszę się, że wybrałam ten model. Nie był najtańszy na świecie oczywiście, ale jestem i tak mega zadowolona z tego zakupu, że to był w ogóle chyba domowy, najlepszy zakup. Tak, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to był najlepszy sprzęt domowy, jaki kupiłam, to jest ten odkurzacz. I jestem z niego mega zadowolona. Sypialnia jest już prawie gotowa, muszę tylko jeszcze umyć podłogę. Lustro umyte, kurze pościerane, pościel zmieniona, co prawda nie wyprasowana, ale już nie będę się w to babrać. Za chwilę tam jeszcze powieszę pranie. Te kartony na razie trzymam, bo one mogą mi się przydać, więc na razie tam leżakują. No i tak, będzie dzisiaj bardzo miło się położyć do spania w tej pachnącej, świeżej pościeli. Bardzo nie lubię, jak brudne rzeczy leżą w zlewie i staram się je na bieżąco od razu wkładać do zmywarki i rano też ją muszę opróżniać. Ja jakoś, nie wiem, generuję tyle tych rzeczy, że jestem w stanie ją puścić wieczorem i rano mieć te rzeczy czyste. Nawet jak ona nie jest taka mega full, to jednak lubię mieć, wiecie. Nie mam też takiej ilości gigantycznej chociażby kubków, więc staram się ją po prostu puszczać. Natomiast teraz zrobię mały wyjątek, bo wyciągam te brudne naczynia, które już tu spakowałam. Dlatego, że ostatnio mi coś brzydko zaczęła ta zmywarka, jakby nie domywała. Nie domywała, jak zaciągam. No coś takie brzydkie.
więc chwilowo to wszystko stąd wyciągam. A to dlatego, że kupiłam taki produkt z firmy Finish do czyszczenia zmywarek i jego się puszcza w pustej zmywarce, więc dlatego wyciągam to wszystko. Ja już to kiedyś robiłam, tylko nie pamiętam teraz jak. Co tu trzeba było zrobić? Usuń naklejkę. Na górze jest naklejka, czyli nie odkręcamy tego kureczka. Tu zresztą jest bardzo prosta instrukcja z tyłu. Dobra. Właśnie. Do środka z powrotem. Okej. I to mamy dać do dolnego kosza. Umieść butelkę do góry dnem w dolnym koszu. Użyj w pustej zmywarce, uruchom pustą zmywarkę, włącz cykl o możliwie najwyższej temperaturze. No to będzie chyba to. 3,5 godziny to nie mało, ale mam nadzieję, że to pomoże i że zmywarka będzie czyściutka i przede wszystkim, że znowu zacznie ładnie myć wszystkie, nawet nie zostawi małego zaciepu, bo sobie będzie szklanki brzydko i w ogóle szkło brzydko wychodziło umyte. Także niech się tam czyści. You're gone now, will you come me back? Yeah, I know that, yeah, I know that. Though the traveling kind, it's a known fact. Smyku, mój śliczny. Nie będę ukrywać, że właśnie obudziłam się z małej regeneracyjnej drzemki. Nie wiem, położyłam się na chwilę, żeby tutaj poczytać książkę. Ściągnęłam poduchy z tej kanapy. Zrobiło się tutaj, wiecie, dosyć dużo miejsca. Leon się do mnie tutaj wkleił, teraz wcina kolację, obiad, obiadokolację, w każdym razie je. I tak, nie wiem kiedy, po prostu totalnie mnie odcięło. Obudziłam się przed chwilą. Cały czas mam tutaj, bo mówiłam to we vlogu, którego kończyłam w dzisiejszym vlogu, czy w trakcie kręcenia dzisiejszego, że nałożyłam sobie tutaj na robiącego się pryszcza taką papkę. Nie do końca wiem, co tam jest, znaczy nie pamiętam, co jest w składzie, ale to jest taki preparat, który powinno się niby, którego powinno się używać na takie robiące się stany, wiesz, jak jakiś nieprzyjaciel nam się tutaj robi. Ja to wczoraj trochę podziubałam to miejsce, no i dzisiaj niestety jest większe niż mniejsze, więc dałam tutaj dosyć dużą warstwę, nie mam też makijażu, więc liczę na to, że jutro, przez to, że chodzę w tym, to jutro go nie będzie. Natomiast pora wstać i wrócić do ogarniania. Za kuchnię chyba zabiorę się już jutro, w sensie za wszystkie, wiecie, tutaj szuflady i wszystkie tego typu rzeczy. Nie jest to jakoś tragicznie, dlatego że ja staram się też zawsze na bieżąco mieć czysty blat. No teraz są tutaj rzeczy, zmywarka dalej jeszcze pracuje. Nie wiem, ile ja spałam, szczerze powiedziawszy, ale pralka się już wyprała, a ona była chyba na niecałe 2 godziny, więc myślę, że zmywarka jeszcze potrzebuje z półtorej, może z godzinę jakoś tak. No i będę chować później te brudy do zmywarki, bo ja nienawidzę, jak tak leżą jakieś rzeczy. Więc jakby blaty mam czyste, fronty raczej też, natomiast muszę na pewno przetrzeć, wyciągać rzeczy tutaj, wiecie, z szuflad. A w szczególności tutaj w sztuczkach jest pełno jakichś paproszków. Więc to już sobie zostawię na jutro i jutro też będę chciała trochę ogarnąć lodówkę, ale tak bez jej rozmrażania. Natomiast mam jeszcze 2 rzeczy, które bym chciała zrobić. Odkładam Was na chwilę, znaczy odkładam Was, nie będziecie już widzieć mojej twarzy z tą papką, ale będziecie mnie słyszeć. Po pierwsze, kupiłam sobie dosyć duży bochenek chleba i ja jedna nie jestem w stanie go zjeść, zanim on się nam nie zeschnie, nie zepsuje, dlatego mam zamiar sobie porobić takie pakiety i pomrozić je. Mam akurat miejsce w zamrażalniku, myślę, znajdę jakby na to, bo zazwyczaj jest on pełen Leona, czekajcie, porobię sobie kawę, żeby się trochę obudzić taką małą, Leona jedzenia, natomiast jesteśmy w trakcie wyjadania, także mam nadzieję, że się zmieści mój chleb. Mam takie woreczki, te akurat są z Tigera, takie serduszka, są całkiem, jak widzicie, urocze i zamierzam
mają też dosyć dobrą wielkość na kilka kromek. Tutaj są zamykane strunowo, więc zamierzam po prostu podzielić sobie ten chleb na takie porcje śniadaniowe. Myślę, że podzielę po cztery kromki, bo wtedy będę miała cztery, chociaż normalnie jem dwie. To może po trzy. Słuchajcie, zobaczę, jak mi to wyszło. Dwa. Trzy. Po dwie jednak. Wyjdzie mi tego dosyć dużo, ale to nic. Zazwyczaj tak jem dwie kromki na śniadanie, więc będzie po dwie. No i zapakuję go do zamrażalnika. Jak będę potrzebowała, wiecie, pieczywo, to wtedy wyciągnę sobie taki chlebek, taki zapakowany chlebek i albo dam do piekarnika, żeby się trochę podgrzał, albo na patelnię. Moja mama tak mrozi pieczywo i jest zawsze bardzo dobre, tylko właśnie zastanawiam się, czy dwie kromki to nie jest za mało. Dobra, próbujemy na razie, jak będzie mi się sprawdzał patent z dwoma. Już schowana. Te, tak jak mówię, kupiłam w Tigerze. One nie były drogie, bo zresztą większość rzeczy w Tigerze nie należy do najdroższych. Są ładne w takie serduszka, ale mam również i te Wam też serdecznie polecam i one mają różne pojemności. Takie woreczki strunowe z Ikei. Tutaj mamy 300 ml, 0,3 litra, 0,4. Te nie wiem, jaką mają pojemność. Tutaj są chyba tylko w centymetrach ich wielkość podana, ale w Ikei jest bardzo duży wybór rozmiarów. Tu są jakieś kwiatuszki, więc tak, ale w Tigerze one się pojawiają co jakiś czas, tylko w różnych chyba tych szatach, powiedzmy, graficznych. Te były chyba na walentynki, ale jakieś kwiatki też widziałam i w różne inne wzorki. Szukałam dzisiaj jednego paragonu i stwierdziłam, że muszę to jakoś tutaj ogarnąć, bo to leży takie wepchnięte w jedną szafkę, do jednej szafki. I mam też z Tigera zresztą taki zestaw plastikowych, one są z takiego trochę tworzywa jak guma w dotyku, ale nie są rozciągliwe. Takie, nie wiem, saszetki, nawet nie wiem, jak to nazwać. Tutaj też możemy, to w ogóle było chyba na dziale zresztą również tym spożywczym, nazwijmy to, że tu można kanapki w tym przechowywać albo właśnie jakieś rzeczy do lodówki, więc możecie spokojnie w tym też jedzenie trzymać. Ja natomiast zamierzam właśnie tutaj schować do jednego z nich, pewnie do tego, paragony, które sobie tutaj przejrzę, które są mi faktycznie potrzebne, które już kompletnie nie, bo są tam na przykład jakieś takie zwrotowe też historie. I te one też wracają. Ja tutaj ponownie mam akurat taki zestaw w kwiatki. Tutaj mamy zestaw, dlatego że są trzy łącznie takie opakowania. Największy i on jest faktycznie dosyć duży. Taki format trochę jak kart, nie kartka, tylko jak zeszyt A5 chyba. Tak to się mówi, taki mniejszy. Jest taki, tu zobaczycie jakąś różnicę, no i taki malutki. One też się pojawiają co jakiś czas, to chyba kosztowało 20 zł, o ile dobrze pamiętam. Mojej mamie też taki kupiłam i ona sobie tu różne rzeczy w torebce przechowuje. I to jest fajne, bo jak nawet Wam się coś zaleje, wyleje Wam się woda czy cokolwiek, nie wiem, właśnie w torbie czy w walizce, no to te rzeczy, które są w środku, będą suche. Lub na przykład, jeśli musicie, nie wiem, przed kostium kąpielowy, myślę, że do tego można byłoby spoko wrzucić i do torby, bo to nam też nie przemoknie w drugą stronę. No, paragony raczej nie będą generowały wody, ale i tak je sobie schowam, żeby się tak, wiecie, nie walały, to właśnie tak rozrzucone, więc ja się tym zaraz tutaj zajmę. Oto na przykład jest to koszar, to jest jakiś zwrot z maja, więc to już możemy zutylizować i będę miała ładnie to posegregowane. Odwlekanie tego dłużej nie ma już kompletnie sensu, bo i tak muszę to w pewnym momencie zrobić, więc zabieram się za
wyczyszczenie, umycie wnętrza tych szuflad, więc wszystko będę tutaj z nich po kolei wyciągać. Najgorsze będą tutaj te trzy, które są, bo z nich najczęściej korzystam. A pozostałych, myślę, tam gdzie są talerze, czyli tam na górze, one są w dobrej kondycji, dobrym stanie, ale ta jest najgorsza, tutaj też jest ok. No i umyję też blaty, więc i te różne takie elementy ekspresu, więc to też od razu sobie powyciągam. Że zaczęłam tak myśleć, kiedy ja go ostatnio odkamieniałam i nie mam paladego pojęcia, w sensie nie pamiętam, i świadczy o tym, że to było dawno. I mam taki zestaw do właśnie odkamieniania i do czyszczenia tego ekspresu, to nie pamiętam, jak się tego używało, jeśli mam być zupełnie szczera. Zaraz tutaj poczytamy. Place a 1-liter container under the coffee outlet. Ja już tak kiedyś robiłam, ale tak jak mówię, to było dawno i nie pamiętam już w ogóle, jak to się robiło. Wiem, że chyba jeszcze później było, trzeba było puścić samą wodę, z samą wodą chyba dwa razy albo raz. Ale dobra, dojdziemy do tego za chwilę. Mamy to. Kuchnia ogarnięta. Tu mi tylko została zmywarka jeszcze do puszczenia, co od razu też zrobię. Niech pracuje. Umyłam też podłogę. Tam stoi mop. Niuniek drepcze. Jest wszystko tutaj umyte. W sensie tutaj umyłam wszystkie fronty. Tak jak Wam mówiłam, myłam tylko środki tych szuflad, bo tutaj w pozostałych jest ok, a tu mi się jakoś najbardziej, nie wiem, nie wiem, o co Ci chodzi. Proszę nie wymuszać na mnie. Więc tak, koniec tego sprzątania. Nawet czajnik, wiecie co, tutaj stałam i myłam, bo on się dosyć mocno, mam wrażenie, kurzy. Zresztą tu już jest kurz na tym, chociaż to też czyściłam. I tym miłym akcentem z posprzątanej kuchni się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Was chociaż trochę zmotywowałam do sprzątania i ogarnięcia swojej przestrzeni.